Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W ubiegłym tygodniu w Sankt Petersburgu odbył się szczyt poświęcony relacjom rosyjsko-afrykańskim. Na spotkanie z prezydentem Władimirem Putinem przybyli przedstawiciele aż 49 z 54 państw Afryki. Wbrew zatem twierdzeniom wielu mediów głównego nurtu w Polsce, szczyt ten nie okazał się fiaskiem strony rosyjskiej. Oczywiście samych głów państw afrykańskich było mniej niż na szczycie w Soczi w 2019 roku, ale spotkanie nie zostało bynajmniej zignorowane. Na szczyt Rosja Afryka przybyło 17 głów państw i cztery delegacje z szefami rządów. Tutaj warto zwrócić uwagę na te wysiłki Stanów Zjednoczonych i Francji no w pierwszej kolejności, ale także niektórych innych krajów tzw. Tak kolektywnego Zachodu, które miały na celu zniechęcenie delegacji afrykańskich do przyjazdu do Rosji. W czasie swojego wystąpienia prezydent Putin nawiązywał do Wspomnianego przeze mnie szczytu w Soczi, mówił, że w roku 2022 obroty handlowe między Federacją Rosyjską a państwami afrykańskimi osiągnęły 18 miliardów dolarów. Tutaj wskazywał, że jest to jeden z rezultatów. Tego szczytu rosyjsko-afrykańskiego w Soczi z 2019 roku i że Rosja planuje w przyszłości zwiększyć skalę handlu, rozszerzając ten wachlarz powiązań handlowych i gospodarczych. Co więcej, przemawiając podczas szczytu w Petersburgu, prezydent Rosji zadeklarował, że w nadchodzących miesiącach Rosja jest gotowa dostarczyć do kilku krajów afrykańskich od 25 do 50 tysięcy ton. Zboża. Tutaj mowa jest o najbliższych 3-4 miesiącach i bezpłatnej dostawie tego zboża do takich państw jak Republika Środkowa Afrykańska, Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia czy Erytrea. W powyższym kontekście myślę, że warto przytoczyć słowa Władimira Putina, który Starał się przedstawić rosyjski punkt widzenia, jeśli chodzi o sytuację związaną z kryzysem na światowym rynku żywności. To jest cytat. Wyłania się paradoksalny obraz. Z jednej strony kraje zachodnie utrudniają dostawy naszego zboża i nawozów, z drugiej obłudnie obwiniają nas za obecny kryzys na światowym rynku żywności. Koniec cytatu. Tutaj oczywiście warto podkreślić, że szczyt Rosja-Afryka był pierwszym po 24 lutego 2022 roku tego typu wydarzeniem. No i niewątpliwie myślę, że można spokojnie uznać go za część walki o wpływy o biznes na czarnym lądzie. Niewątpliwie także najemnicy z rosyjskiej grupy Wagnera pozostają bardzo ważnym elementem tej rozgrywki geopolitycznej. Przy okazji ostatniego zamachu stanu w Nigrze wspominałem o tym, że te wpływy francuskie są coraz słabsze, jeśli chodzi o Afrykę, więc warto tutaj także podkreślić, że na szczycie w Sankt Petersburgu pojawił się Jewgeni Prigorzyn. Tak, szanowni państwo, ten człowiek, który był uznawany przez media głównego nurtu w Polsce i w wielu krajach zachodnich za przywódcę no, puczu zamachu na, przeciwko Władimirowi Putinowi, jak gdyby nigdy nic, pojawił się, spotkał się z przedstawicielami Republiki Środkowoafrykańskiej na szczycie Rosja-Afryka. Który odbył się w Sankt Petersburgu. Na zdjęciach, które pojawiły się 27 lipca w mediach społecznościowych, Prygorzyn wymieniał uściski dłoni z szefem protokołu prezydenta Republiki Środkowoafrykańskiej, Środkowo którym jest fostenarka sztuadera. No, jeśli te oczywiście zdjęcia są autentyczne, to są pierwszymi zdjęciami szefa grupy Wagnera w Rosji po jego, no nazwijmy to, buncie z 24 lipca. Czerwca. Tutaj warto zauważyć, że to ten, ten bunt nazywany przez wiele mediów w Polsce, zamachem stanu, puczem. tak naprawdę ten jest po dziś dzień tak, tak określany i ta narracja jest podtrzymy, podtrzymywana, że rzeczywiście była to realna próba jakiegoś puczu wojskowego czy też para wojskowego paramilitarnego w Rosji i tutaj wielu komentatorów wskazywało, że jest to efekt słabości państwa rosyjskiego. Ja od samego początku wskazywałem, że jest to teatr, że jest to teatr rosyjskich służb specjalnych, że jest to operacje tajnych służb rosyjskich. Nazywałem to teatrem Wagnera. Jako zresztą jeden z nielicznych komentatorów w Polsce, jak się okazało, rzeczywiście tak, tak było. Widać zresztą, że sytuacja, w której przywódca puczu jest goszczony na tak ważnym gospodarczo dla Rosji, i wizerunkowo również szczycie, na którym, w którym bierze udział prezydent Władimir Putin, no to byłoby nie, oczywiście niemożliwe w sytuacji realnego puczu wojskowego czy realnego zamachu stanu. Co więcej, szanowni państwo, Kreml wcześniej poinformował, że Prigożyn spotkał się z Władimirem Putinem wkrótce po no właśnie tym zainscenizowanym teatrze, tym zainscenizowanym Buncie, wtedy miano, miano omówić właśnie przyszłość grupy Wagnera i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, to jest też taka pewnego rodzaju ciekawostka. To zdjęcie, które Państwo widzicie, zostało po raz pierwszy opublikowane na Facebooku przez Dmitrija Sytego. Rosjanina, którego zachodnie media określiły jako bardzo ważną postać w oddziale grupy Wagnera w Afryce, a konkretnie właśnie w Republice Środkowoafrykańskiej. Według, według takiego serwisu informacyjnego Fontanka to zdjęcie, które zamieścił Syty miało zostać zrobione w hotelu Terecini Palace w Sankt Petersburgu, którego właścicielem miałby być nie kto inny jak sam właśnie Jewgeni Prigożyn. Natomiast sam Prigożyn jeszcze wcześniej w rozmowie z afrykańskimi mediami zdementował te krążące plotki o Opusz rzekomym opuszczeniu przez Grupę Wagnera kontynentu afrykańskiego, a szczeg w szczególności oczywiście Republiki Środkowoafrykańskiej. Dodał, że wszystkie zobowiązania, jakie on osobiście i oczywiście kierownictwo Grupy Wagnera złożyli temu krajowi, a także innym państwom afrykańskim będą wypełniane do końca. Tu podkreślił oczywiście, że Grupa Wagnera przybyła w obronie, obronie obywateli tych krajów. To jest cytat. Także myślę, że warto tutaj... Uświadomić sobie, jak istotną rolę dzisiaj odgrywa grupa Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej, w Bangi, w stolicy tego kraju. Wczor, w, w niedzielę, 30, 30 lipca bieżącego roku, odbyło się w Republice Środkowoafrykańskiej referendum konstytucyjne, gdzie, no można powiedzieć, bezpieczeństwo tych wyborów, tego referendum zapewniała właśnie grupa. Wagnera. Te informacje o obecności Prigorzyna na szczycie w Sankt Petersburgu zamieścił na telegramie między innymi kanał Orkiestra Wagnera, powiązany z wagnerowcami. Ten sam kanał także wskazał na to, że grupa Wagnera brała udział w zamachu stanu w Nigrze. No i też Tutaj na tym kanale możemy przeczytać, że cytuję: Wojskowi, którzy doszli do władzy, ściśle współpracują ze swoimi malijskimi odpowiednikami, którzy z kolei są w bliskich kontaktach z grupą Wagnera. Koniec, koniec cytatu. Trudno, szanowni Państwo, zweryfikować prawdziwość tych informacji zamieszczonych przez kanał orkiestra Wagnera, no ale oczywiście warto uwzględnić to jako jeden z możliwych. Z możliwych scenariuszy. Natomiast m, warto przyjrzeć się nieco bliżej postaci Dmitrija Sytego, człowieka, który zamieścił to zdjęcie. Jewgenia Prigorzyna to człowiek niezwykle ciekawy, który prowadzi rosyjski dom w Bangi, w stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. W 2019 roku, m, Syty. Pośredniczył w mediacjach między Rządem Republiki Środkowoafrykańskiej a właśnie grupą Wagnera, był m.in. założycielem firmy wydobywającej diamenty, no, powiązanej oczywiście z tym całym biznesowym imperium e, imperium Prigozyna. 1 lutego 2022 roku otwarto dom rosyjski w Republice Środkowoafrykańskiej i niewątpliwie tutaj Ogromną rolę w, w, w powołaniu tej placówki odegrał właśnie Dmitrij Syty. W, w tym, oczywiście, z tą postacią wiąże się także zatarg między Francją a Rosją, czy oskarżenia dyplomacji rosyjskiej pod adresem Francji o udział w zamachu na życie Dmitrija Sytego w grudniu 2020 roku. Co ciekawe, jeszcze w listopadzie ubiegłego roku Syty miał otrzymać przesyłkę z Togo, która zawierała zdjęcie jego syna, mieszkającego we Francji i taka znalazła się tam notatka, że następnym razem otrzyma głowę syna, jeśli Rosjanie nie wyjdą z kontynentu afrykańskiego i nie otworzą drzwi Francuzom, jak miało być napisane na tej notatce. Natomiast, natomiast w grudniu ubiegłego roku Syty miał dostać kolejną przesyłkę i, i tam znalazła się już bomba. Stracił przytomność, natomiast nie stracił nie stracił życia. Po tym zamachu Jewgini Prygorzyn zareagował bardzo emocjonalnie, może powiedzieć, w swoim stylu, wystąpił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej o cytuję Wszczęcie procedury uznania Francji za państwowego sponsora terroryzmu, a także o przeprowadzenie szczegółowego śledztwa w sprawie terrorystycznych metod Francji i jej zachodnich sojuszników Stanów Zjednoczonych i innych. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, ta sprawa Dmitrija Sytego pokazuje jak bardzo napięte są relacje geopolityczne w Afryce, jak mocna jest rywalizacja o wpływy w takich krajach właśnie jak Burkina Faso, Mali, Niger, Republika Środkowoafrykańska. Widać ustępujące wpływy Francji, widać jak Rosjanie zaczęli wykorzystywać sytuację zaangażowania państw natowskich w pomoc Ukrainie do wypierania wpływów, Francuskich czy amerykańskich, właśnie z kontynentu afrykańskiego. I myślę, że ten proces będzie postępował, a warto także oczywiście mieć na uwadze to, że jednym z głównych graczy na kontynencie afrykańskim jest także Chińska Republika Ludowa i ten proces wypierania wpływów amerykańskich, francuskich, brytyjskich cały czas postępuje. Dziękuję Państwu za uwagę.